Cześć. Tym razem Gwint BC Racing do Volvo S40 V50, roczniki 2004-2012 bodajże. Nóż, może już być niekurczony. Dokumentacja. Ale ostra muza. Musi być z tego auta niezły kot, do którego to idzie. Dobra, lecimy. FL, front lewy. Prawdopodobnie. Gwint z wersją, jak widać, z możliwością regulacji kąta pochylenia koła. Oczywiście, jak to BC Racing, regulacja twardości, czyli regulacja odbicia, dolne regulowane mocowanie, cała kolumna wewnątrz nagwintowana. I tutaj też ten fajny camber z podwójnym łożyskiem, czyli i wachliwe tu, obrotowe tu. Chyba Kamil tam się do nas drze coś z magazynu. No dobra, FR, czyli przód prawy. O, praktycznie można powiedzieć lustrzane odbicie tamtego. No i tył. Osobno sprężynka, osobno amortyzator. Amortyzator również mamy z mocowaniem dolnym regulowanym i regulacją odbicia w tej formie, czyli kręconą tu z boków, pewnie prościej niż z dostępem od góry. Dobra, przy okazji klucze. No i tylna sprężyna, to co najbardziej nie lubię rozpakowywać, bo zawijamy. To może jeszcze amorek wyjmiemy drugi. Tu chyba wszystko. No i dobra, nożyk jednak. No i gdzie tu to? Delikatnie weźmy to tak. Wychodzi, ok. Odszpień, wkładka. No i mamy na tył regulację plus sprężynę. Zakres regulacji nawet spory, można powiedzieć. Taka choinka na święta. Ok, stoi. Sztuk dwie. Oczywiście wiadomo. Strona lewa, prawa. Ktoś dostanie gwint Volvo z nożem w paczce, to niech się nie zdziwi. Już kiedyś jeden żeśmy wysłali. Kamil nam wysłał, mieliśmy taki fajny nóż. No dobra, no i druga sprężyna z regulacją. No, od razu znajdę ten nóż. Dobra. Także gwincik do Volvo z regulacją, w cudzysłowie, twardości. Zapraszamy. Na razie, cześć.